nasz pies. Maggie, żyjesz? Halo, Maggie. Wielkie co? Bardzo duże. Żeby w Norwegii wody zabrakło. Nie mamy gdzie nabrać wody, dlatego musimy posiłkować się właśnie jednym ze zbiorników wody. No co, z tego miejsca trzeba podziękować Justynie i Krystianowi, bo tak naprawdę bez nich byśmy byli bez wiaderka. Właśnie od nich prezent, który dostaliśmy rok temu, a teraz nam się przydał. Także dzięki bardzo. Tutaj Northside Blog, Aga i Daniel. Cześć wszystkim. Słuchajcie, teraz zabierzemy Was w jedną z 17 dróg samochodowych, dróg krajobrazowych, które są w Norwegii, żebyście zobaczyli, że nawet nie trzeba wysiadać z samochodu, żeby zobaczyć tak spektakularne miejsca w Norwegii. Każda trasa, ta, którą będziemy jechać, to jest Ryfylke i ona ma 260 km. My ją przejedziemy po to, żeby Wam pokazać takie no, najpiękniejsze, takie perełki, najpiękniejsze miejsca widowiskowe właśnie tej całej trasy. I o tyle jest fajnie właśnie w Norwegii, że możemy wysiąść z samochodu, pójść w punkt widokowy, zobaczyć coś rewelacyjnego i wrócić do auta z powrotem. I my zamierzamy właśnie objechać cały ten rejon, tak żeby Wam pokazać, jak tu jest pięknie. A za nami cudowny Lysefjord. Zgadza się. I od tego miejsca właśnie tak. Zaczniemy. We'll be right back.
kiedy przejedziecie przez malowniczą drogę, gdzie są liczne urwiska i przepiękne tunele, dojedziecie do miejsca, gdzie będziecie mogli wejść na piękną kładkę Hose Bru. Hose Bru, czyli most. Rzeka Suldalslågen to największa rzeka w zachodniej Norwegii. Płynie aż 22 km i wpływa do Sandfjordu. To tutaj, o tej porze roku, dziki łosoś rozpoczyna swą podróż z morza w górę rzeki na Tarłu. Możesz go zobaczyć, jak rzuca się nad powierzchnię wody, lub odwiedzić jego studio. Wielkie są? Bardzo duże. Jadąc przepiękną drogą widokową, postanowiliśmy sobie zrobić małą przerwę. W związku z tym, że obiecałem, że zrobię dzisiaj coś na obiad, a w lodówce nie mamy nic, dlatego postanowiłem, że dzisiaj coś złowię. W tym oto miejscu. Kupiłem ostatnio wędkę, mam pikery i zaraz zobaczymy, czy zjemy coś dzisiaj na obiad. Sprzęty do wyciągania haczyków. I teraz tak. Okulary. Gdzieś mam. Okulary. Check. Ok. Teraz tak. Przylęty. Check. Idę teraz rozkładać wędkę. Wędka. Hop, hop. A gdzie ona się schowała? Wędka kosztowała 250 koron. Mam nadzieję, że wytrzyma. I żyłka jest dosyć, myślę, mocna. Dobra, teraz montujemy sprzęt. Okay. Tak, tutaj podkręcimy. Także dzisiaj na obiad będzie makrela. Jadąc po pięknej drodze krajobrazowej, na pewno będziecie przejeżdżać koło tego pięknego wodospadu Svalldalsfossen. Cały totalny spadek wody z góry to jest 180 metrów, a najwyższa kaskada ma 40 metrów. I zaraz będziemy wchodzić tam, podziwiać tą piękną kaskadę. Idziemy na górę!
Kiedy będziecie chcieli wejść na górę i podziwiać piękną 40-metrową kaskadę, to będziecie musieli pokonać 540 stopni na górę. Ale to są i metalowe, i takie położone przez szerpów, typowe właśnie dla norweskich szlaków wschody. Dlatego idziemy. To jest fajne. Idziemy powolutku do góry. Właśnie tak za nami widać tą 40-metrową kaskadę. Wygląda spektakularnie i myślę, że w tak gorący dzień warto wejść na górę, żeby lekko się schłodzić. Super naturalny prysznic. My teraz będziemy schodzić na dół i jedziemy dalej zwiedzać tą piękną drogę widokową. Nasz pies. Maggie, żyjesz? Halo, Maggie. Maggie. Halo. Jest, obudziła się. I know that you're curious. I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go. You go, we're better off tomorrow. But who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire. Właśnie dojechaliśmy do ostatniego miejsca na drodze widokowej Hryfylke. Czyli do Almansjuvet, dawnych kopalń. Przepiękny krajobraz, piękne miejsce, zielono, cudownie i te takie ślady dawnej historii. Także bardzo ciekawe miejsce i przepięknie wygląda ten wąwóz. Bardzo ładny kanion. Słuchajcie, no i co, z tego miejsca będziemy się żegnać w tym vlogu. Także nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, łapka w górę, zostawcie komentarz, bo to bardzo nam pomaga, a chcielibyśmy rozwijać nasz kanał, także do zobaczenia i widzimy się gdzieś w trasie albo w następnym vlogu. Do zobaczenia, hej! Pa!